Witajcie. W troszeczkę innym filmie niż te do tej pory, bo nie będziemy rozmawiać sobie na tematy treningowe i fizjoterapeutyczne, a bardziej o mnie. Często zadajecie mi pytanie, jak w ogóle powstał ten kanał i dlaczego zmieniłam studia. Te pytania powtarzają się wielokrotnie na Instagramie od ludzi, których znam bardziej, których znam mniej, więc może czas rozjaśnić tę kwestię i powiedzieć Wam właśnie, o co w tym wszystkim chodziło, jak to się zaczęło. Zacznę od tego pytania, które nurtuje Was najbardziej, czyli jak w ogóle powstał ten mój kanał. I próby, chęci, pomysły tego, żeby założyć swój kanał na YouTubie pojawiały się już dawno temu, ponieważ ja konto na Instagramie i w tych social mediach działam już dłuższy czas, bo to już jest chyba z 4 czy 5 lat, więc gdzieś ten pomysł nagrywania filmów na YouTube się przewinął w mojej głowie. Dlaczego jeszcze ten kanał nie powstał? Wcześniej myślałam, że nagrywać można, albo przynajmniej tylko taki pomysł miałam. Luźne vlogi z tego, co robię, co się dzieje w moim życiu i tak dalej. No ale studiując dziennie, pracując i ucząc się, moje życie nie było jakoś zbyt porywające, żeby nagrywać Wam o tym jakiekolwiek filmy, więc pomysł ten bardzo szybko upadł i nie sprawdził się kompletnie. Nie wpadłam kilka lat temu na to, żeby nagrywać filmy treningowe. Wszystko się zmieniło podczas pierwszej fali lockdownu, pierwszej fali koronawirusa na przełomie kwietnia-maja. Doskonale wiecie, że w tamtym czasie treningi YouTube'owe do wykonania w domu po prostu cieszyły się ogromną popularnością. Nie można było nic robić, nie można było wychodzić z domu, a człowiek chciał się coś poruszać, człowiek w końcu też miał czas na to, żeby się poruszać, no to szukał sobie tego sposobu, którego mógł, więc odpalał po prostu komputer i wybierał pierwszy lepszy trening bez głębszego zastanowienia. I pewnego dnia mój jeden kolega z siłowni, Radek, którego serdecznie pozdrawiam, to wszystko jest przez Ciebie, napisał do mnie z wiadomością, że jego dziewczyna właśnie ćwiczy z jakąś trenerką na telewizorze, no i tak jak patrzy na to, co ta dziewczyna pokazuje, jak tłumaczy, no to tak kojarząc, co ja mówiłam na treningach, bo parę razy u mnie był na zajęciach grupowych, wydaje mu się, że mówiłam coś trochę inaczej i pokazuje to troszeczkę inaczej. No i darząc mi jakimś tam trenerskim zaufaniem, napisał do mnie, pokazał mi tą trenerkę i myślę, że wszyscy wiemy, o kim rozmawiamy. Szczerze Wam powiem, że dałam się ponieść emocjom i po prostu się zdenerwowałam. Tak, kanał ten powstał, ponieważ się wkurzyłam, ładnie mówiąc, na to, że do internetu można wsadzić wszystko i to mnie po prostu irytuje, że potem mnóstwo ludzi cierpi na tym. Cierpi na tym, że treści nie są weryfikowane, no bo jakby miały być. No niestety tak to działa ten internet, a jeżeli my sami czegoś nie zweryfikujemy, jeżeli my sami w coś nie zwątpimy, no to się nie dowiemy, czy to jest prawdziwe, czy nie jest prawdziwe. Ładna otoczka treningów, ładna pani prowadząca, mnóstwo subskrypcji na kanale i od razu myślimy sobie, że to jest jakiś ekspert. No niestety nie zawsze tak jest. I z tej złości pomyślałam sobie, że jak mogę przejść obok czegoś takiego obojętnie? Jak mogę nic z tym nie zrobić? Ale zanim powstał pierwszy odcinek filmu Wytrenować YouTube, stwierdziłam, że sama najpierw spróbuję nagrać właśnie film treningowy, żeby zobaczyć, jak to jest, żeby nie mówić na kogoś, jaki to on jest zły, nigdy sama nie próbując tego robić. No i pierwsze filmy moje powstały w ogóle telefonem. To była jedna z pierwszych przeszkód, które napotkałam w nagrywaniu tutaj materiałów. Mój iPhone, musiałam z niego usunąć wszystko, żeby móc nagrać pierwszy godzinny trening, który znajdziecie na kanale gdzieś tam na samym początku. Głośność mojego dźwięku nagranego telefonem było zrobione w programie na 400%, muzyka była chyba na 1 czy 2% i dalej ledwo mnie słyszeliście, więc to był jakby pierwszy problem. Musiałam od razu zainwestować po prostu w kamerę i mikrofon, bo dalsze nagrywanie nie miało większego sensu i tak nie było mnie słychać. I kiedy już spróbowałam sobie nagrywać te filmy i zobaczyłam, że jest to naprawdę ciężka praca, kiedy samemu się to nagrywa, skleja, robi, trzeba to wszystko wymyślić, przygotować. Codziennie praktycznie musiałam sprzątać mieszkanie na błysk, żeby mieć swoją scenę w moim malutkim mieszkanku. Wszystko było po prostu z mebli przesunięte na jedną stronę, żebym ja miała miejsce z tej drugiej strony. No i kiedy już nagrałam te pierwsze treningi, zabrałam się za oglądanie YouTube'a. I w ten sposób powstały pierwsze filmy Wytrenować YouTube. Ale nie chciałam tylko dalej, jakby to powiedzieli moi hejterzy, oczerniać i stawiać w złym świetle tych trenerek, czyli tak jak ja bym to powiedziała, pokazywać Wam popularne błędy, żebyście Wy mogli lepiej trenować z kimkolwiek tylko zechcecie.
dalej nagrywałam te filmy. Dalej nagrywałam filmy treningowe, dalej nagrywałam filmy edukacyjne. Staram się przekazywać Wam jak najwięcej wiedzy, bo pamiętajcie, że im więcej wiecie, tym lepiej trenujecie. Więc podsumowując, tak naprawdę cały ten kanał, w ogóle to, że on powstał i to, że ja działam na YouTubie, zapalnikiem była po prostu moja czysta wewnętrzna złość na niesprawiedliwość internetu. Przechodząc do tematu studiowania. Moja droga ze studiami jest troszkę wyboista, którą mój tata będzie mi wypominał, myślę, do końca życia, bo od początku miał rację, żebym poszła na fizjoterapię. Ale ja nie chciałam go słuchać, bo świeżo po skończeniu szkoły byłam przekonana, że fizjoterapia to tylko i wyłącznie masowanie starych ludzi. A tego robić nie chciałam. Więc wzięłam sobie rok wolnego po maturze, żeby poprawić rozszerzoną biologię i rozszerzoną chemię i pójść na medycynę. No bo jak lubi się tematy medyczne człowieka i tak dalej, no to pierwsza myśl to jest od razu medycyna. No i wzięłam rok wolnego, żeby poprawić maturę. Maturę oczywiście poprawiłam, całkiem dobrze, ale w trakcie nauki do matury stwierdziłam, że skoro nie chce mi się uczyć tyle, po prostu jeszcze więcej do samej matury, to jak będzie mi się chciało uczyć tyle i jeszcze więcej, będąc na studiach medycyny. Dlatego z każdym miesiącem nauki mój entuzjazm opadał co do medycyny. No i zaczęłam sobie szukać jakiegoś innego kierunku. I wtedy szukając po prostu na spisach kierunków, które są w Polsce na uczelniach, znalazłam biotechnologię medyczną, która wydawała się bardzo ciekawa. I jest ciekawa. Problem po prostu polegał na tym, dla mnie, kiedy poszłam na drugim roku na praktyki, że dużo czasu spędza się w laboratorium i często w tym laboratorium jest się samemu i często w tym laboratorium robi się bardzo powtarzalne i takie same czynności, co dla mnie było bardzo nudne, kiedy musiałam zrobić chyba 180 godzin praktyk. No, nie było fajnie. I tak jak na tych studiach nauczyłam się bardzo dużo i bardzo dużo im zawdzięczam, bo o działaniu ludzkiego organizmu uczyłam się od najmniejszej, malusieńkiej komóreczki, od każdego najmniejszego procesu chemicznego, który się dzieje w środku. Wiem, jak całe ciało działa tam w środeczku, jak najbardziej się da. Dużo się nauczyłam w ogóle z zakresu medycyny, tej technologii. Jak teraz oglądam jakieś filmy w internecie, czy czytam badania, czy słucham czegoś, co mówią na temat, nie wiem, aktualnie szczepionek i tak dalej, no to rozumiem, co czytam. Po prostu wiem, o co chodzi. Tej wiedzy nikt mi nie zabierze, więc jeżeli się spytacie, czy żałuję, że poszłam na biotechnologię, jedyne, czego żałuję, to czasu, bo fajnie byłoby już być po studiach i już mieć tytuł magistra. Niestety musiałam zacząć wszystko od samego początku z tą fizjoterapią, więc żałuję tylko i wyłącznie czasu, ale nie żałuję tej wiedzy. Nikt mi jej nie odbierze, w razie czego mam zawód, ponieważ skończyłam te studia, mam licencję z biotechnologii medycznej, no i to będzie ze mną na zawsze. I właśnie ze względu na tą monotonną pracę bez człowieka zmieniłam studia. Mniej więcej w połowie pierwszego roku miałam swoją pierwszą kontuzję barku. Miałam nawykowe zwichnięcie, które się wielokrotnie powtarzało i niestety rehabilitacja i po prostu wzmacnianie stawu mi nie pomogło. I gdzieś na semestrze zimowym pierwszego roku miałam swoją operację. Wtedy zaczęłam chodzić do fizjoterapeuty na rehabilitację i już zaczęłam się troszeczkę interesować treningiem, zbierałam się na zrobienie kursu na trenera personalnego. I wtedy pamiętam, rozmawiałam z tym fizjoterapeutą bardzo dużo w trakcie terapii. Świetny człowiek, naprawdę niesamowity. I on czasami mi zadawał pytania, dlaczego jesteś na biotechnologii? Czemu jako były sportowiec, który zna się na ruchu, nie jesteś właśnie na jakimś AWF-ie, na jakiejś fizjoterapii? No ja mu mówiłam, no nie chcę masować starych ludzi. A on wtedy tak na mnie patrzy. Ale czy ja jestem starym człowiekiem? Bo on właśnie pracuje ze mną, rehabilituje mnie, no. Czyli mnie nie masuje, nie jestem starym człowiekiem, którego masuje. No i trochę mi to otworzyło oczy, że jest wiele dziedzin fizjoterapii, możecie pójść w geriatrię, możecie pójść w ginekologię, w ortopedię, w neurologię, w pediatrię i wiele różnych innych dziedzin, więc nie jest to tylko masowanie starych ludzi, można też rehabilitować sportowców. I to mi zaczęło dawać do myślenia. I moja kontuzja, zrobienie kursu na trenera personalnego i później praca z ludźmi pokazały mi, że lubię ten ruch, lubię pomagać. Jak zaczęłam czytać jakieś treści bardziej z zakresu fizjoterapii i próbować je przenieść na jakichś tam moich znajomych, na samą siebie, no to poczułam, że potrafię ludziom pomagać w taki bardzo fajny sposób. Nie tylko tym, że chudniemy, ale też, że poprawiam im komfort życia po prostu. I stąd w końcu dostałam jakiegoś takiego kopa odwagi do tego, żeby zmienić studia. Ale najpierw skończyłam biotechnologię, dopiero potem poszłam na fizjoterapię. I dlatego, że tą biotechnologię najpierw skończyłam, poszłam na fizjoterapię
już z jakimś tam fundamentem wiedzy podstawowej, czyli miałam biochemię, miałam fizjologię, są to te przedmioty, które na początku fizjoterapii spotkacie, więc było mi troszeczkę łatwiej na starcie. Poza tym byłam już studentem, więc wiedziałam, jak działają wejściówki, jak są konstruowane pytania na testach, w jaki sposób rozmawiać z wykładowcami. Już się wdrożyłam w tryb nauczania, tryb sesji, że co pół roku macie taką trochę maturę. Nie byłam już licealistą świeżo ze szkoły, gdzie wszystkie informacje są podane na tacy. Może wystarczy otworzyć jeden podręcznik z przyrody i ma się wszystkie informacje. No niestety, na studiach tak łatwo nie jest i bardzo często trzeba szukać samemu informacji, czego już się po prostu nauczyłam, przeszłam ten chrzest bojowy i poszłam już taka mądrzejsza i bardziej przygotowana i z większą chęcią do nauki na fizjoterapię. I tutaj mogę Wam dać radę od siebie, ponieważ naprawdę, jeżeli macie robić coś za karę i robić coś bez pasji, to się do tego po prostu nie przyłożycie. Ja to widzę po sobie. Ta biotechnologia wchodziła mi naprawdę bardzo ciężko. Ja się musiałam do wielu przedmiotów bardzo zmuszać. Moja przyjaciółka to, pamiętam jak się kiedyś uczyłyśmy na sesję i siedzimy na kanapie, uczymy się, ona coś mnie pyta. Ja mówię, dobra, idę do toalety. Ona, a co tam jest, coś tam i zada jakieś pytanie z diagnostyki laboratoryjnej. I ja tak stoję, serio? Ja mówię, póki nie odpowiesz, to nie pójdziesz do toalety. Więc trzeba było mnie przykupywać, żebym się w końcu nauczyła tych wszystkich wartości referencyjnych badania krwi czy moczu. No, dlatego jeżeli czujecie, że studia, na których jesteście, po prostu nie są dla Was, czujecie to i wiecie, że nie chcecie tego robić do końca życia, to nie bójcie się zmieniać. Naprawdę macie bardzo dużo życia przed sobą. To jest perspektywa 3, 2, 4 lat straconych, ale potem przeznaczycie ten czas na coś zupełnie innego i do 60, 70 będziecie pracować w zawodzie, który sprawia Wam radość. No to jestem już na tej fizjoterapii i teraz pytacie się, czy nie czuję, że coś tracę studiując zaocznie. Mam wrażenie, że dużo ludzi myśli sobie, że na studiach zaocznych to my się nic nie uczymy. W ogóle nic nie robimy najlepiej i przerabiamy po prostu połowę materiału, którą powinniśmy przerobić na studiach dziennych. Biotechnologię studiowałam dziennie i według mnie to było po prostu najgorsze, co można mieć, bo zajęcia były porozwalone po przeróżnych budynkach. Trzeba było jeździć z jednego miejsca na drugie, z jednego szpitala do drugiego. Zajęcia porozwalane też w ciągu dnia. Raz masz na 10 do 14, potem następne masz 18 do 20 w ogóle. Były takie dni. Tak naprawdę cały tydzień był porozwalany, nie można było, nie wiem, pójść sobie do normalnej pracy. Na studiach zaocznych mamy zajęcia w piątki od 15 czy od 16 do 21. Potem jest cała sobota. I większość niedzieli kończymy, nie wiem, jakoś tam 19 na przykład, że może przyjezdni mieli czas, żeby sobie wrócić do domu. Więc my mamy 5 rozwalonych dziennych dni wsadzone w 2,5 dnia w pigułce, po prostu siedzimy bite od 8 do 20. I dlatego nie czuję, że coś tracę studiując zaocznie, bo dzięki temu mogę pójść normalnie do pracy i szukać sobie właśnie takiej pracy dziennej, żeby już gdzieś tam dotykać chociaż dziedziny tego, co studiuję, w jakimś klubie, na basenie, jako trener, już coś tam próbować działać z ludźmi, przede wszystkim, żeby się obyć z drugim człowiekiem, no bo pamiętajcie, że fizjoterapia to jest praca z człowiekiem, jeżeli nie lubicie rozmawiać z ludźmi, nie lubicie, nie wiem, dotykać ludzi, no bo na tym też ta praca polega, że manualnie z czymś pracujecie, no to też się nad tym zastanówcie. Jeszcze kolejna porada odnośnie studiowania, bo to też się pojawia, co jest najcięższe na studiach. To jest właśnie ta samodzielna nauka, gdzie nie macie podanej wiedzy na talerzyku, w podręczniku, ktoś Wam mówi, musicie przeczytać ten rozdział na następne zajęcia. To jest chyba najcięższe na studiach. Nie tylko przyswajanie wiedzy, ale też samodzielne jej szukanie. No ale o to w tym chodzi. Na jakikolwiek kierunek nie pójdziecie, nikt Was nie będzie za rączkę trzymał i prowadził. Musicie sobie sami dać radę. Kończąc już tą moją długą pogadankę, pytacie też, czy jestem zadowolona z tego, w jaki sposób potoczyła się moja edukacja. Szczerze powiem, że nie żałuję. Nikt mi wiedzy nie odbierze. Jedyne, co straciłam, to czas, ale naprawdę straciłam 4 lata. To nie jest strasznie dużo. Wszystko jest do nadrobienia, a przynajmniej przez kolejne 40 będę robiła to, co lubię. Tata będzie miał mi co wypominać, ale uważam, że dlatego, że poszłam z takim opóźnieniem na te studia fizjoterapii, poszłam zdecydowanie bardziej świadoma tego, że tam chcę być. Każdy przedmiot, każdy sprawdzian, każda nauka, którą muszę przyswoić, przychodzi mi zupełnie inaczej niż na biotechnologii medycznej, bo robię to w jakimś konkretnym celu i bardziej czuję to, że chcę to studiować, że chcę to robić, więc zupełnie inaczej się uczę. Inaczej podchodzę do tego tematu. Nie mam takiego olewackiego podejścia, że tylko zakuć, zdać, zapomnieć, tylko naprawdę chcę to robić, więc uczę się. I to mi sprawia radość. Myślę, że gdybym poszła wcześniej na fizjoterapię,
to mogłoby się skończyć tak jak z biotechnologią, czyli po prostu nie odnalazłabym się w tym, nie wiedziałabym, co chcę robić, nie miałoby to większego celu, a tak to przemyślałam sprawę, to była moja świadoma, dorosła decyzja, sama sobie opłacam te studia i jest to takie moje dorośle podjęte życie. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania odnośnie kanału, studiowania, to zadawajcie w pytaniach. Uzupełnimy troszeczkę ten materiał. Pamiętajcie sprawdzić inne filmy na tym kanale, filmy treningowe, czy te merytoryczne z zakresu treningu i fizjoterapii. A jeżeli podobają Wam się moje treści, no to jeżeli chcecie, możecie zostać moim patronem. W opisie filmu wstawię Wam link do mojego konta na Patronite, gdzie możecie swoją jedną kawą miesięcznie wesprzeć moją dalszą działalność tutaj. Dziękuję Wam bardzo i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!